Ste smarili s jedne strane? Skarżyli się ludzie Krakowi. Przed obliczem jego z płaczem stawali. By uwolnił gród od groźnego potwora. Krak, zmartwiony ogromny, siedział na swym tronie i duma. Jak potwora zgładzić? A choć mądry był niezmierny, sam sposobu nie znalazł. Zwołał więc ku sobie wszystkie kruki w niebie, by mu poradziły, jak nieszczęściu zaradzić.
Yes. No flesh. No flesh. No flesh. Kamera, yeah. No. No flesh, yeah. Pierwszy. But photo, yeah. A niedługo potem stała przed obliczem króla cała ich gromada. Co tam leci, tego nikt nie wiedział. Jedno było pewne. Tejże nocy krak udał się do miejsca, gdzie mieszkała straszna bestia. Kroczył krak przez mroczne strony i podążał wprost do ciemnej gawi. Wtedy ryk straszliwy wstrząsnął całą ziemią. Oto potwór stał w czeluściach groty. Nikt nie wiedział, co się działo tamtej nocy w głębi skały. Świtem następnego dnia lud usłyszał o zwycięstwie kraka. Potwór leżał martwy wewnątrz jamy, jak gdyby skamieniały. I nie sposób było wiedzieć, czy to smok był, czy też skała. Rosła sława kraka, co wybawił gród od strasznej bestii. Lud radował się ogromem i od tego dnia zapanowało w grodzie szczęście. Wiele lat minęło i smutek zawisł nad Wawelem. Oto śmierć zabrała kraka. Cały lud żałował króla i długo po nim płakał. Zdawało się, że nawet skały na Wawelu płakały. Na wawelskiej skale wnet powstało sławne miasto, nazwane Krakowem od imienia kraka, aby pamięć o nim wiecznie. Przepraszam, ale nie mogę nagrywać.